serdecznie moi kochani, ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak robić żurkę. Mam już przygotowaną cebulkę do podsmażenia. Część cebulki pójdzie do żuru, część pójdzie do duszonych ziemniaczków, dlatego jest jej sporo. Tutaj już mamy boczek wędzony pokrojony w kostkę. Będę go zesmażał tak, aż będzie taki chrupiący. Są tutaj warzywa, również już przygotowane, woda oczywiście też postawiona, żeby się gotowała, warzywa. No ja uważam, że każda zupa powinna mieć warzywa w sobie. Czy je będziemy jeść, czy nie, to już od Was zależy. Warzywa oczywiście są bardzo zdrowe, no ale ten wywar warzywny musi być. To jest podstawa. Mam tutaj kiełbaskę taką drobno pokrojoną, na tyżu również będzie podsmażona tak na złocisty kolor na tym tłuszczyku spod tego boczku. Dlaczego? Dlatego, że jak my to podsmażymy, będzie później to miało bardzo dobry smak. Do tego mamy żurek w torebce, taki żurek na wędzące. Są tu już przyprawy przygotowane. Dwie kosteczki dam rosołu wołowego, ziela angielskie przygotowane, tutaj troszeczkę kminku, jak kto lubi można dać, ja daję, bo lubię, no i pieprz. Do tego później jeszcze użyjemy magii, troszeczkę reggaeto można podsypać, no i myślę, że na tyle jak na razie. W późniejszym czasie Wam pokażę troszeczkę więcej, muszę poszykować. Nie dorobiłem się jeszcze statywu, więc jest mi ciężko nagrywać. Ale w miarę możliwości będę Wam wszystko po kolei pokazywał i tłumaczył. A więc tak, warzywka mam już wrzucone. Czekam, aż woda będzie się gotować. Jest tutaj seler, marchew, pietruszka. Wrzucone, pokrojone 2-3 pieczarki, troszeczkę grzybków suszonych typu prawdziwek, borowik i czosnek. Tutaj jeszcze mamy czosnek. Czosnek w żurku to podstawa. Tutaj już nam powolutku dochodzi boczek. Za chwileczkę tu dorzucę kiełbaskę. Podsmażę tutaj na wszystko na złocisty kolor i będzie tutaj dorzucone do garka. Tutaj mi się już powolutku warzywka gotują, super. Wrzucimy teraz moje wszystkie przyprawy, które wcześniej przygotowałem. Kiełbaska powolutku też mi się już z boczusiem wędzonym smaży. Kiełbaska przejdzie też zapachem boczku. Jak się tak fajnie zrumieni, wtedy dorzucę tutaj do tego wywaru warzywnego. Na cebulkę jeszcze czekamy. Także wszystko powolutku, za chwileczkę będzie dochodzić i będziemy po kolei rzucać. Teraz zajrzymy, co się tu dzieje na tej patelni. Może wymaga troszeczkę tego, aby przemieszać. Jeszcze troszeczkę brakuje tej kiełbasce. Jeszcze ją przyrumienimy bardziej, żeby ta kiełbaska nadała smak temu żurkowi. Cebulce też troszeczkę pomożemy. Tu nam się ładnie wszystko gotuje. Tak, zobaczymy, co łakomczuchy robią. No tak, łakomczuch, proszę, śpi. O, jednak się coś rusza. Czy to moja obecność, a czy to może zapach? Dobrze, idziemy zaglądać do tych garów moich. Jeszcze odrobinka. Już jest prawie, ale jeszcze odrobineczkę. Więc czekamy. Cebulka już mi dochodzi na złocisty kolor, jeszcze chwileczkę i połowa idzie do garnka, połowa pójdzie do ziemniaczków. Tutaj już mi się pięknie wszystko gotuje.
Teraz w międzyczasie obiorę sobie ziemniaczki i przygotuję do gotowania. Później wymieszam z cebulką po ugotowaniu. No i będą do żurku. Będzie to żurek z kiełbaską, z jajeczkiem i z wysepką ziemniaczaną. Także dalej zapraszam do oglądania. Połowa cebulki już jest w garnku, ta została do ziemniaczków. Tutaj mi się już wszystko ładnie gotuje. Tu w międzyczasie rozpuściłem sobie dwie torebki żurku na wędzące. Czy kupicie z Knora, czy z Winiary, to już według uznania, którą z firm bardziej lubicie. Mam przygotowany majeranek jeszcze. Dorzucimy troszeczkę pieprzu świeżo mielonego. Też według uznania, jak ktoś lubi. Dodamy troszeczkę magii do smaku. No i powoli czekamy efektu końcowego. Pod koniec gotowania dodam tak z łyżkę majeranku, ponieważ bardzo lubię majeranek w żurku. Ziemniaczki już są obrane, przygotowane, postawione na gaz, posolone. No i czekam, aż się ugotują. Tak jak już wcześniej wspomniałem, po ugotowaniu ta resztka cebulki będzie w tych ziemniaczkach. Tutaj już zupka powoli dochodzi. Za chwileczkę wleję żurek rozrobiony w wodzie. Wsypałem sobie tutaj już tą łyżkę majeranku, więc to później mi się chwileczkę pogotuje i będzie gotowe. Także jeszcze sekundka i będziemy mieli finish. Idę jeszcze sprawdzić, co się dzieje w tych moich garach. Zapomniałem Wam powiedzieć jeszcze, ja jeszcze zabielam to śmietaną. Nie daję do gorącego wywaru śmietany, żeby się nie zważyło. Wolę dać to tutaj właśnie wymieszać. Za chwileczkę będę wlewał i będzie gotowe. Później jeszcze tylko poczekam na ziemniaczki. Jajeczka też za chwileczkę dojdą i efekt końcowy za chwileczkę pokażę. Zobaczcie, jaki wyszedł piękny, gęsty żurek. Widać to już po samym gotowaniu, jak bulgocze. Już będę wyłączał. I czekamy teraz na ziemniaczki. Ziemniaczki już mam ugotowane. Cebulka wsypana. Lekka szczypta soli. Teraz to wszystko wyduszę. No i mamy finish. Taki jest efekt końcowy. Żurek z wysepką. Do tego jajeczko. I powiem Wam tak. Jest to przepis, który wielokrotnie sprzedałem moim znajomym. Po dzień dzisiejszy jest on bardzo chwalony i przekazywany dalej. Postanowiłem więc i z Wami się podzielić. A teraz życzę sobie smacznego. Dzięki za oglądanie. No i liczę na suba.